Witajcie, kontynuujemy temat ważnych czasowników. Dzisiaj czasownik taki, który nie jest być może w tej pierwszej dziesiątce czy dwudziestce nawet, które przerabialiśmy ostatnio, ale ważny z tego względu, że często nie potrafimy go zastosować albo go nie widzimy, natomiast jest bardzo naturalny w języku codziennym, w języku angielskim jest bardzo naturalnym czasownikiem. Popatrzcie, ktoś pyta mnie na przykład, dlaczego pijesz kawę, nie? Why do you drink coffee? A ktoś mówi, no bo nie pozwala mi zasnąć. Bo nie pozwala mi zasnąć. Jak to powiedzieć po angielsku? Kawa nie pozwala mi zasnąć. Jaki czasownik? Od razu mówię, że nie szukajmy tutaj czasownika pozwalać, nie? Czyli let, bo to nie to. Nie o to chodzi. Ok? Jak to zrobić naturalnie? Może popatrzcie. Nie komplikuj. Ma być prosto. Jest taki kanał, lubię ten kanał, on się nazywa Aikido Flow. I tam gość tłumaczy, pokazuje różne techniki walki, właśnie Aikido. I cały czas powtarza prosto, prosto, nie komplikuj, ma być prosto. Raz, dwa, trzy, ma być prosto. Uwaga, więc to jest czasownik. Jak to powiedzieć? Kawa nie pozwala zasnąć. Coffee, uwaga, keeps me awake. Ok? Czyli słuchajcie, dzisiaj czasownik keep. Keep, który znacie, ale być może nie w takim zastosowaniu. Coffee keeps me awake. Tak to przetłumaczymy na polski. Kawa nie pozwala mi zasnąć, czyli sprawia, że jestem rozbudzony. Mówimy komuś, nie mocz teraz, prawda, na przykład tego przez kilka dni. Ma być suche. Ma być suche. Czyli znowu użyjemy czasownika keep it dry. Czyli w takiej, tak to trzymaj, żeby nie, trzymaj to z dala od wody. O, tak byśmy mogli powiedzieć, prawda? Czyli coś zostało, nie wiem, zrobione, pomalowane. I teraz unikaj kontaktu z wodą przez jakiś czas, czyli keep dry, utrzymuj to w suchym miejscu, byśmy powiedzieli, tak? Nie komplikuj, czyli słuchajcie znowu, keep it simple, ma być prosto, keep it simple, czyli rób tak, żeby było prosto, nie komplikuj. A ostatnie zdanie, słuchajcie, przyszło mi do głowy, koleżanka ostatnio powiedziała, chyba przedwczoraj w pracy, że wzięła jakiegoś psa z schroniska na przechowanie, zanim gdzieś znajdzie się dla niego jakiś nowy dom. I ten pies był bardzo taki, ponieważ zmienił nagle miejsce, był bardzo niespokojny. No tak jak mały człowiek, małe dziecko na przykład, gdyby się go gdzieś nagle umieściło, prawda? I mówi, że nie dał mi spać, pies nie dał mi spać całą noc. Był niespokojny, jakoś tam jęczał i tak dalej, prawda? Słuchajcie, znowu, nie będziemy tu w ogóle szukać przyczynia. Musimy użyć czasownika keep, ale w czasie przeszłym. Więc powiemy tak. The dog, druga forma od keep, to jest kept. Czyli the dog kept me awake. Czyli nie spałem. Nie spałem przez psa. The dog kept me awake, to znaczy nie dał mi spać. I teraz popatrzcie, we wszystkich tych zdaniach w języku polskim pojawia się przeczenie, prawda? A w języku angielskim nie ma tego przeczenia, jeśli zastosujemy czasownik keep. Okay? Dlatego uważam, że warto tutaj zwrócić na to uwagę. Popatrzcie, czyli dzisiaj ważne czasowniki keep. I teraz keep w znaczeniu tym, które znaliście do dzisiaj, to jest w znaczeniu store, czyli przechowywać. To znacie, bo to poznajemy ten czasownik w momencie, gdy czasowniki nieregularne się pojawiają w szkole, tak? I jest meet, met, spotykać, później jest keep, kept, trzymać. No i zapisujemy sobie, że keep to jest trzymać, w sensie przechowywać. I to znamy. Na przykład, ja zbieram wszystkie swoje paragony, tak? Trzymam wszystkie swoje paragony, nie wiem, w portfelu, I keep all my receipts in my wallet. Just in case, tak na wszelki wypadek, jakby trzeba było coś zwrócić. Albo most people keep their money in banks. Większość osób trzyma pieniądze w banku, czyli trzyma w sensie przechowywa. Trzymać masło w lodówce, keep butter in the fridge. Trzymać samochód w garażu, w tym znaczeniu. Ale uwaga,
Drugie bardzo ważne zastosowanie, i ono tak naprawdę w słowniku, jakbyście popatrzyli, jest jako pierwsze. To jest keep w znaczeniu not change, czyli nie zmieniać. Zachować w takiej sytuacji, w jakiej jest. I wtedy to jest tak zwany linking verb. Co to znaczy? To znaczy, że on łączy podmiot z przymiotnikiem. Czyli nie komplikuj. Keep it simple. Utrzymuj pokój w porządku, czyli trzymaj porządek w pokoju. No to tutaj szybciej byśmy się domyśleli może, że trzeba keep, no bo keep tu je tłumaczymy na polski dokładnie dosłownie trzymaj. Trzymaj porządek w pokoju. Keep your room tidy. Trzymaj się blisko mnie, prawda? Powie na przykład mama do dziecka, gdy nagle wchodzą w tłum ludzi. Keep close to me. Keep close to me. A tu znowu przestrzenie, bo właśnie. Nie wyłączaj silnika. Czyli pozwól silnikowi chodzić. Niech silnik chodzi. Nie wyłączaj silnika. Keep the engine running. Ok? Bardzo ważne. Czyli keep to jest drugie to zastosowanie. To jest linking verb, czyli łączy nam podmiot z przymiotnikiem. Czyli na przykład dajemy komuś, nie wiem, kurtkę, komu jest zimno i mówimy, będzie ci teraz ciepło. That will keep you warm. Albo dajemy komuś, nie wiem, coś ciepłego do picia i mówimy, that will keep you warm. Czyli you warm, you podmiot, warm przymiotnik i musi być keep. Keep jest tutaj tak jakby takim łączącym czasownikiem. Ok, taki linking verb. Keep it simple. Keep her busy for a few seconds. Ok? Zajmij ją czymś przez kilka sekund. Ja zaraz przyjdę. Keep them busy. Zajmij ich czymś. Jak powiedzieć zajmij ich, nie? Keep them busy. For a few minutes, I'll be right back. A ja zaraz przyjdę. No i słuchajcie, keep w znaczeniu continue doing something. Jakże ważne, bo to znaczy nie przerywać, innymi słowy, tak? I znowu po polsku jest to przeczenie nie przerywaj, a po angielsku nie mówimy nie, po prostu mówimy keep talking. Nie przerywaj, czyli keep talking, mów dalej, bo interesujące rzeczy mówisz, keep talking. Cały czas ci powtarzam, I keep telling you, but you don't want to, I don't know, believe me or listen to me. I keep telling you, but you won't listen. I keep telling you. Nie poddawaj się. To właśnie keep trying, czyli próbuj dalej, nie przestawaj próbować. Nie ma przeczenia, jest czasownik keep. Keep trying. Nie zatrzymuj się. Keep going, prawda? To znowu po polsku mamy nie. Tak trzymaj. Dokładnie tak. Nie przestawaj. Nie zmieniaj nic. Keep going, keep going. Mów dalej. Czyli nie przerywaj. Keep talking. Prawda? Często mówimy do kogoś keep smiling, nie? Takie powiedzenie często używane w sensie no nie przestawaj się uśmiechać, prawda? Bo uśmiech, prawda? To coś pozytywnego, więc keep smiling. I słuchajcie, na koniec kilka fraz, które warto się nauczyć. Całe frazy z keep, przydatne. How do you keep fit? Znamy tą, pewnie tą frazę, znamy pewnie tą kolokację, nie? Że keep łączy się z fit. Keep fit, czyli być w dobrej formie. Jak ty to robisz, że jesteś w dobrej formie? How do you keep fit? Przepraszam, że musiałeś czekać. Sorry to keep you waiting. Sorry to keep you waiting. Przydatny zwrot cały do nauczenia w momencie, gdy chcemy przeprosić kogoś za to, że musiał na nas czekać. Keep your hands off me. To się może przydać paniom, prawda? Ale gdyby ktoś chciał wbrew, nie wiem, ich woli dotykać je, trzymaj łapę, bym powiedział potocznie, trzymaj ręce z daleka ode mnie. Nie? Ręce przy sobie, tak mówimy po polsku. Prawda? Ale to też ja bym to użył, nie wiem, no na przykład do policjanta, który chciałby mnie gdzieś tam, nie wiem, szarpać czy dotykać. Hey, keep your hands off me. Zabierz ręce. Yeah? Keep your hands off me. Czyli właśnie tu widać your hands off me. Keep your hands off me. Trzymaj swoje ręce z dala ode mnie.
Let's keep in touch. I ostatni fajny zwrot. Skip. Bądźmy w kontakcie. Czyli w momencie, gdy na przykład poznaliście kogoś na wczasach i chcecie utrzymać dalej kontakt z tą osobą, dajcie swój numer telefonu. Here is my phone number. Okay, I hope I will see you again. Anyway, let's keep in touch. Let's keep in touch. Czyli bądźmy w kontakcie. Czyli innymi słowy, nie przerywajmy tej znajomości. Tak? Nie rozstawajmy się na zawsze, ale utrzymujmy kontakt. No to znowu będzie trzymać, nie? Więc będzie się Wam kojarzyć z tym czasownikiem. No więc słuchajcie, reasumując, keep to nie tylko trzymać w sensie przechowywać, ale keep w znaczeniu nie zmieniać. Nie zmieniaj tego na trudne. Niech będzie proste, a skuteczne. Keep it simple. Albo nie przerywaj, czyli keep going, keep doing, keep talking. Bardzo ważne. Powodzenia.